Myślę was, dzisiaj przychodzę do was z szybkim filmikiem, ponieważ jak wiecie lub nie, jak mnie oglądacie, to na pewno wiecie, że od prawie już 3 miesięcy jestem na diecie roślinnej i mega dobrze się z tym czuję. Już jakiś czas temu uznałam, że chciałabym bardzo spróbować jednego dnia w tygodniu na diecie takiej właśnie raw, czyli surowej, czyli dużo warzyw i owoców, orzechy, wszystko co nie było po prostu jakby przygotowane, podsmażane, podgotowane, wiecie o co chodzi. Uznałam po prostu, że będzie to taki bardzo dobry detoks dla mojego ciała również i też nie wiedziałam, czy mogłabym się najeść na takiej diecie całego dnia po prostu jedzenia surowo. Nie wiedziałam, jakie to jest po prostu uczucie, ponieważ zawsze jadą gotowane produkty. Ja też jestem taką osobą, która lubi mieć po prostu rozgrzane ciało, więc zawsze wrzucam do siebie coś, jakieś ciepłe rzeczy. Dlatego też chcę wam pokazać, co właśnie taka osoba jak ja, która właśnie lubi bardzo ciepłe produkty, nie lubi sałatek, nie lubi za bardzo warzyw surowych, je w ciągu takiego dnia właśnie surowego i może was to jakoś zainspiruje. Cześć Lewelacy, jestem właśnie na spacerku z Paryską. Jest połowa sierpnia, więc powinno być lato, a ja mam na sobie ten szaliczek, ponieważ jest tak chłodno, taki wieje wiatr. No ale nie o tym dzisiejszy filmik. Dzisiejszy filmik jest o tym, że biorę takie małe wyzwanie sama dla siebie i w sumie robimy je razem z moim chłopakiem. Mój chłopak nie jest weganem, ale zgodził się na to wyzwanie, że raz w tygodniu będziemy jeść posiłki surowe. Jak wrócę, zrobię sobie od razu soczek z selera, jabłka, no, marchewki może? Tak. Same pyszności. Myślałam, że będzie mega trudno, ale tak naprawdę nie było trudno, było mega prosto. Najadłam się bardzo tymi wszystkimi rzeczami, ale to też dlatego, że jadłam dużo bananów, dużo mango, a te owoce są bardzo takie kaloryczne. Tylko to, co zauważyłam, to jest to, że pod koniec dnia, już na kolacji, nie wiem, czy to było połączenie tych wszystkich składników właśnie z kolacji, taka pusta z tym mango i z brzoskwinią, czy to może była cała kombinacja z całego dnia, czułam się tak mega, taka wiecie, bloated, taki miałam wypchany brzuch i taki
taka ciężka się czułam bardzo, więc nie wiem, czy to była taka pusta właśnie z tym mango i wydaje mi się, że to było to. No ale mi to oczywiście na drugi dzień przeszło, na drugi dzień od razu poszłam do toalety chyba 3 razy, czy coś takiego, od razu 2 razy rano, więc to jest naprawdę super metoda na taki detoks dla naszego ciała. Mam nadzieję, że tym filmikiem was jakoś zainspirowałam na to, żebyście przynajmniej przez jeden dzień w tygodniu spróbowali właśnie nie jedzenia mięsa, czy produktów w ogóle odmięsnych, czyli jogurtów, mleka i tak dalej. Spróbujcie chociaż na jeden dzień właśnie jeść wegańsko, albo spróbujcie właśnie tak jak ja, jeść jeden dzień właśnie surowe produkty i zobaczcie, jak po prostu będzie się wasze ciało z tym czuło. To jest też moim zdaniem bardzo interesujące, aby zaobserwować, jak nasze ciało reaguje na różne produkty, co naszemu ciału się podoba, jakie produkty mu się podobają, jakie nie. Prawdopodobnie mojemu ciału się nie podoba kapusta, ale to zawsze można zastąpić czymś innym i to jest właśnie fajne takie właśnie poznawanie swojego ciała, tego, co mu pasuje i co nie. Dobra, ja uciekam już w tym momencie. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że film wam się podobał i zostawcie kciuki w górę, jeżeli tak. Do zobaczenia. Mua!